Cześć, witam Was serdecznie w moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób, bardzo prosty zresztą, możemy zrobić sobie bardzo fajny ogrzewacz do naszego namiotu. Tak naprawdę wykonując go za darmo, trzeba troszeczkę tylko chęci i namierzenia gdzieś na złomie albo na strychu takiego starego czajnika. Co będziemy potrzebować do wykonania naszego ogrzewniczka? Przede wszystkim stary czajnik, stary taki emaliowany albo emaliowany, chociaż nie wiem jak się emalia będzie sprawdzać, więc dla bezpieczeństwa polecam taki klasyczny metalowy czy też aluminiowy, zależy jak to tam, jak to zdobędzie. Czy musi być pokrywka do góry? Musi, nie może, to już naprawdę nie ma większego znaczenia, bo i tak wszystko będziemy dziurawić, tu po prostu odejdzie nam troszeczkę wiercenia. Kolejna rzecz, marker, za chwilę powiem dlaczego. Wiertła. Ja tutaj będę używał szóstki, dziewiątki, dziesiątki, trzech średnic. Możecie użyć wszędzie ósemki, wszędzie dziesiątki, wszędzie szóstki. To zależy tylko od Was. Oraz wkrętarki. Będziemy też musieli mieć niestety szlifierkę albo jakieś inne urządzenie, jakieś multitule jak macie, żeby wyciąć sobie tutaj otwór. To sobie na razie odsunę, bo nie będę tego w tym momencie używał. Od czego musimy sobie zacząć i w jaki sposób to zrobić? Musimy wyciąć sobie otwór tutaj albo z boku, albo z drugiego boku, aby wkładać rękę ze świeczkami. Tutaj wchodzą takie fajne T-lighty z Ikei, te większe. One tutaj 9 godzin się mogą palić, więc musimy sobie jakiś otwór tutaj zrobić. Można powiedzieć, no ale jak masz do góry, to czemu nie od góry? Dlatego, że jak do góry włożysz świeczki, to po pierwsze ciężej będzie Wam to zgasić, ewentualnie. Druga rzecz, po kilku włożonych świeczkach nie włożycie tam dłoni, więc nie dołożycie kolejnych, więc to będzie problematyczne. Z boku łatwiej też go będzie Wam ewentualnie wyczyścić, bo jak wlejecie nawet wodę od góry gorącą, żeby go umyć z tego wosku, który tam ewentualnie się rozlał, to wszystko nam fajnie z niego wyleci. Jak sobie to odmierzyć? Ja sobie to akurat zrobię z tyłu tutaj. Możecie z boku, to naprawdę nie ma większego znaczenia. Ja chcę mieć tutaj wejście z tyłu. Jak sobie to robię? Biorę sobie dłoń, moją pięść, tak, i mniej więcej na szerokość dłoni odmierzam sobie markerem. Troszkę szerzej, wiadomo, żeby nam było wygodniej, więc tutaj sobie odmierzam markerem. Nie musi być super dokładnie. Mniej więcej taką wysokość jak dłoń. Teraz wyjdą moje plastyczne zdolności. Tak, gdzieś na szerokość. O, i tutaj możemy sobie to tak naprawdę zakończyć. Taka wielkość myślę, że będzie optymalna. Możemy troszkę szerzej, to już zależy tak naprawdę od Was. Możemy jeszcze szerzej sobie to zrobić. Pamiętajmy tylko, aby nie wycinać tego do samego spodu, tylko zostawić sobie tutaj taki rancik. Taki na grubość pisaka. Po co nam będzie ten rancik? Już Wam mówię. Zdarza się w tym wynalazku, że świeczki, jak gdzieś uderzymy, nam się mogą rozlać, ten wosk może się rozlać i ten rancik będzie nam chronić przed tym, żeby ten wosk się na przykład nie wylał nam na podłogę namiotu, na stolik, tam gdzie sobie go ustawimy. Tak więc, co, ja idę, słuchajcie, ciąć, nie będę tego robił tutaj w domu, bo mogłoby się to troszeczkę źle skończyć, wszystko byłoby popalone, a nie mam takiego żadnego urządzenia, które działa beziskrowo. Więc idę na zewnątrz, zrobić tutaj cięcie i za chwileczkę do Was wracam. Będziemy już kontynuować naszą zabawę z czajnikiem. Ok, słuchajcie, mamy już wycięty otwór. Zrobiłem troszeczkę jednak większy, żeby tutaj fajnie cała dłoń tutaj weszła. Te ranty, ale to później sobie muszę tylko pilniczkiem, bo widzicie, takie zadziory się zrobiły. Muszę sobie to pilniczkiem spiłować, żeby mi to nigdzie nie haczyło. Nie jest to może super ekstra równe, ale no tak niestety bywa. I teraz co? Musimy sobie wziąć kręteleczkę. I ja sobie zacznę po prostu od tej mniejszej średnicy. Tu jest szóstka. Dajemy wiercenie. I cóż, jak to teraz będę robił? Na spodzie, nie wiadomo, nie musi być tego jakoś bardzo, bardzo dużo. Zrobię sobie szóstką wiertłem,
A u góry, tutaj gdzie tej temperatury będzie więcej i tego gorąca będzie troszkę więcej. Co prawda tu mamy jedną wielką dziurę, więc nie powinno być z tym takich problemów, ale ja sobie użyję tutaj wiertła dziewiątki i porobię sobie tutaj też jeszcze takie otwory dziewiątką. Tak więc zabieram się do pracy i widzimy się za momencik. I słuchajcie, jesteśmy już po wierceniu. Troszeczkę to zajęło, jak widać, nie odbyło się bez ofiar. Gdzieś tutaj przeciąłem o te. To też sobie, słuchajcie, te zadziory trzeba po prostu spiłować. Poodrywać, spiłować, żeby nic tutaj nas nie pokaleczyło po prostu. Wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy mniejsze otwory, tutaj są większe. Możecie sobie zrobić wszystkie duże, wszystkie większe. Ja robię sobie akurat w ten sposób. Jakoś tak po prostu bardziej mi się to podoba, bardziej mi się to widzi. I pytanie pierwsze, ile tu wchodzi świeczek? No już sprawdźmy. Ja mam takie, słuchajcie, świeczki z IKEA, tak jak mówiłem. To są takie te duże podgrzewacze. One starczają na około 9 godzin palenia. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mówiłem, że wchodzi 7. Zobaczmy, czy się nie pomyliłem. Mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, no, siedem. Siedem świeczek, tak jak wspomniałem, o, możemy sobie to bardziej tak ześrodkować. I siedem świeczuszek tutaj nam, słuchajcie, wchodzi. Tak się to prezentuje. Widzicie, no, nie ma to jak stąd wypaść. Bardzo fajny patent. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę, jeśli coś takiego ma rację w ogóle według Was bytu. Moim zdaniem ma, ponieważ naprawdę bardzo fajnie ogrzewa namiot. Pracy nie ma z tym aż tak jakby wiele. Mówię, musimy tylko wyciąć sobie tutaj te drzwiczki, zrobić z tego taki durszlak, zdobyć czajnik i wszystko tak naprawdę mamy. Naprawdę świetnie ogrzewa namiot. Mówiłem wcześniej, dlaczego trzeba tych otworów troszeczkę zrobić, żeby nam się tutaj to gorąco aż tak nie gromadziło. Ponieważ wosk, kiedy będzie w zbyt dużej temperaturze, może nam się zacząć palić, tak? To należy powiedzieć. Ja akurat używam tylko 4 lata, nigdy nie miałem takiej sytuacji, ponieważ to tutaj nie ma się jak nagrzać. Tego ognia nie ma tutaj aż tyle. Wszystko ucieka pięknie do góry. Ale dlatego mówię Wam, żebyście używali tych dużych świeczek, a nie tych małych. Tych małych ktoś stwierdzi, a będzie mi 2 razy więcej, będzie 2 razy cieplej. No i tutaj możecie się zdziwić, tak? Będzie tutaj bardzo duża temperatura i zacznie Wam się ten wosk po prostu dymić. On się może nie zapali, ale będzie Wam się po prostu dymił. W tym zestawieniu mam to naprawdę przetestowane, sprawdzone od wielu, wielu lat, więc coś takiego mogę Wam zarekomendować. Ja Wam dzisiaj dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was oczywiście na kolejne takie patenty i do zobaczenia.